Jak tłumaczy Michał Kujaczyński, iluminacja ratusza jest najstarszą iluminacją wykonaną przez miasto. Jest w starej technologii, jest strasznie energożerna i zrobiona, można powiedzieć, na takim projekcie jak... Teraz już się tak nie projektuje, tak? To wszystko poszło do przodu, ta instalacja została wykonana ze 2 dekady temu. W związku z tym miasto wykonało projekt na modernizację iluminacji zarówno ratusza, jak i katedry. Koszt projektu to 48 tysięcy złotych. Do końca września miasto ma złożyć wniosek o dofinansowanie na wykonanie tej inwestycji. Jeżeli to dofinansowanie otrzymamy, chcemy tą całą instalację wymienić, zrobić przy ratuszu na nowo. Przy katedrze punkty świetlne są dobrze usytuowane, w związku z tym pozostaną, chcemy wymienić tylko żarówki na dużo bardziej energooszczędne. I wtedy będzie można to uruchomić. Te dwie iluminacje, zarówno przy katedrze, jak i przy ratuszu, są jednymi z najdroższych w utrzymaniu, ponieważ są wykonane właśnie w starej technologii. Poza nową iluminacją na dziedzińcu ratusza miałoby się pojawić urządzenie pozwalające na tak zwany mapping, czyli oświetlanie wybranych elementów obiektu za pomocą światła projektora. Co tam będzie wyświetlane, to już jest tak jakby osobna kwestia. Wiele miast podchodzi do tego, że są wyświetlane jakieś elementy z historii danego miasta. Myślę, że to wzbogaci tutaj to miejsce, będzie stanowiło swego rodzaju taką atrakcję turystyczną, ale może też wzbogacić różnego rodzaju wydarzenia, które się w tym miejscu tematycznie będą odbywać. Także plan jest taki, że występujemy o dofinansowanie i wtedy, jeżeli takie dofinansowanie otrzymamy w przyszłym roku, możemy przystąpić do wykonania tego zadania. Jeżeli miasto otrzyma dofinansowanie na wykonanie nowych iluminacji, to te pojawią się dopiero w przyszłym roku.